Nigdy tak nie miałem. Spałem na podłodze, nie wiem, nie, nie. Boże, mam historię jedną. Jezus Maria. Nie wiem, czy ja o niej opowiem, przypomniało mi się a propos tego z Pańska. Boże, dawno nie było historii. No to jedną taką malutką, szybką historyjkę. Kiedyś czat byliśmy na tak zwanym wieczornym chlańsku. Wiadomo, nie? Taki... Wiadomo, wyszliśmy na miasto, to było lato. Z 2-3 lata temu. I moja przyjaciółka wzięła, taka koleżanka, znajoma bardziej, nie przyjaciółka, wzięła ze sobą koleżankę, jak poszliśmy chlać, nie? Koleżankę, która na tamten czas bardzo mi się podobała. Taka dygresja. Finalnie nic nie wyszło, wiadomo, ale tak, kiedyś mi się podobała. No i byliśmy na tym piciu i w pewnym momencie dołączył do nas taki chłopak, który tej mojej znajomej bardzo się podoba. W tamtym czasie też. No i zrobiło się tak trochę, no tak, nie wiem czy niezręcznie, no tak ciekawie, że ta koleżanka, z którą ja miałem się spotkać, odeszła kawałek z tym chłopakiem i ja zostałem sam z tą koleżanką mojej koleżanki. Która mi się wtedy, no ja jako, że się trochę zestresowałem, ale wiadomo, jakąś gadkę tam sobie podtrzymaliśmy, zaczęliśmy gadać o jakichś zainteresowaniach i tak dalej, FIFA, Rafa. No i tak mija pół godziny, godzina, dwie godziny, trzy godziny. No i ja tak patrzę, kurwa, na zegarek, a tej mojej koleżanki jak nie ma, tak nie ma. Tak, no zniknęła i z trzy godziny już gadam z tą koleżanką mojej koleżanki. Nazwijmy ją Y. No tak po prostu, nie? No i my tak patrzymy, dajcie jakieś żeńskie imię. Proszę bardzo. Kasia, super, Kasia, niech będzie Kasia. No ja mówię, ty Kasia, a gdzie poszła, nie wiem, dajcie jakąś inną, dajcie, Beata, nie no nie mogę, Beata nie mogę, gdzie poszła Iza, niech będzie Iza, niech będzie. I pytam się, żeby było jasność, Iza to jest ta moja koleżanka, Kasia to jest koleżanka mojej koleżanki, która mi się podoba, wiadomo, nie? No i ja się pytam, ty, a gdzie poszła Iza? A ona mówi, ty no nie wiem, no z tym chłopakiem gdzieś poszła. Ja mówię, no ale to co? To oni poszli 3 godziny temu i nic nie dali znać? No, dobra, zadzwonię do niej. Dzwonię do niej i pytam się, ty, gdzie ty poszłaś, Izo? A ona mówi, no my jesteśmy tu w barze, bo nie chcieliśmy wam przeszkadzać i tak dalej. Ja słyszę po głosie, że ona nieźle napierdolona jest. Ja mówię, to my pójdziemy do was, wiesz? Pójdziemy do was. Co, nie klei się? Nie no, klei się, ale jakieś 3 godziny już gadamy, kurwa, trochę nam się tematy kończą jak na pierwszą randkę. Ma 3 godziny gadać, jak z nowo poznaną osobą, to naprawdę jest jakby, nie jest taki hop-siup. No więc poszliśmy do nich do baru obok, faktycznie byli w barze niedaleko, napierdoleni jak szpaki. No i jak to zobaczyła Iza, że my nie jesteśmy nawaleni, ja i Kasia, no to powiedziała, no, to wy teraz musicie pić. A my mówimy, no dobra, nie ma problemu. No i zaczęliśmy pić. Strasznie się najebaliśmy. Naprawdę porządnie. Ja ile wtedy musiałem mieć? Z 19 lat, no to musiało być 3 lata temu, albo 4. Więc ja miałem z 19, Kasia miała 18. Skończone, spokojnie, rocznikowo 19. Była ten sam rocznik co ja, 9-9. No i pijemy, nawalili się ten. Nie oj, tylko spokojnie. No i w pewnym momencie ja widzę, że Izy nie ma. Izy, tej mojej koleżanki. Rozglądam się i nie ma też tego chłopaka. Ja mówię, kurde, to była jakaś trzecia już nad ranem, myślę, albo czwarta. I mówię, co jest? Mówię, widzę Kasię, mówię, Kasia, gdzie jest Iza? Ona, patrzę, a z Kasią jest kurwa źle, nie? Z Kasią jest naprawdę kurwa źle. Ja mówię, Kasia, gdzie jest Iza? Ona, coś tam, tak był każdy pod nosem. No jak to najebana osoba? Ja mówię, ty, no jest ogólnie słabo, bo ta, nie wiem gdzie jest Iza, a nie mam pojęcia gdzie mieszka Kasia, więc nawet jakbym chciał jej zamówić Ubera, no to ni chuja nie wiem gdzie mam ją zamówić. Mówię, Kasia, ja ci zamówię Ubera. Ona mówi, dobra, zamawiam Ubera i pytam się, jaki adres, Kasia?
ona tam już nie... Ona powiedziała jakieś totalną jakoś, nie wiem, typu Praga Południe. A ja mówię, ale jak Praga Południe? Powiedziała jakąś dzielnicę Warszawy, już nie wiem jaka. Mówię, ale jak to Praga Południe? Ona, Praga Południe zamów. A ja mówię, no Kasia, ja cię nie puszczę w takim stanie na Pragę Południe, czy na jakąkolwiek inną dzielnicę Warszawy, jeżeli ty nie znasz ulicy. Ja muszę, a ulicę, ona, Praga Południe, czy tam Mokotów mówię. No nieważne, ja mówię jakąś dzielnicę. Mówię, Kasia, nie ma szans, że ja cię puszczę Uberem, zaznaczę miejscowość, znaczy dzielnicę Warszawy i piekła ona, ten, ja mówię, dobra, trzeba to jakoś ogarnąć, Stasiek, ogarnąć się i tyle. Mówię, dobra, dzwonię do Izy. Zadzwoniłem do Izy, Iza nie odbiera. Dzwonię drugi raz do Izy, Iza nie odbiera. Dzwonię trzeci raz, Iza nie odbiera. Dzwonię do tego ziomka na Instagramie, bo my się wymieniliśmy Instagramem i można na Instagramie dzwonić. Więc dzwonię do tego ziomka na Instagramie. On nie odbiera, ale pisze, co jest. A pytam się, gdzie wy jesteście, bo potrzebuję adresu Kasi od Izy. A on mówi, nie da rady. A ja mówię, to znaczy? A on mówi, no wróciliśmy ogólnie do Izy, do niej do domu, ale ona już śpi. Tak jak że weszliśmy przez próg, tak ona się zżygała, ja ją położyłem spać i śpi od jakiejś pół godziny. A mówię, no to ją obudź i zapytaj się, jaki adres ma Kasia domu. A on mówi, no mogę spróbować. No odpisał mi. Tam podobno bym próbował odbój, mówi, stary, no trup, jest puls, ale jakby nie reaguje na nic. A mówię, no to co ja mam z tą Kasią zrobić? A mówi, stary, to weź ją do siebie, przenoszę. A mówię, jak mam, kurwa, obcą dziewczynę wziąć do siebie do... I co mam z nią? Ty wiesz, jak to źle następnego dnia będzie wyglądało? A mówi, no stary, no to coś musisz wymyśleć. A ja mówię, no dobra, to coś wymyślę. Więc pomyślałem, że co można zrobić? Wpadłem na totalnie genialny pomysł. No, zajebisty. Jak masz zapisanych ważne osoby w telefonie? Często masz na przykład AAA, na przykład na ten, na przykład A mama, A tata, albo A wujek, albo A psiapsi, albo wiadomo, nie? Więc pomyślałem, wezmę jej telefon, no i kurwa zadzwonię i się dowiem, jaki ma adres. Więc mówię, Kasia, gdzie ty masz telefon? Ona w torebce. Mówię, no dobra. Biorę ten, tam, ten, pytam się, czy mogę, ona mówi, tak, nie wiem, czy pewnie nie zarejestrowała tego w ogóle. Pytam się, no, Kasia, PIN potrzebuje, a ona, 1, 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
mówię, Kasia, potrzebuję pilna, ona nie pamiętam. Mówię, spokojnie, żyjemy w nowoczesnych czasach, wystarczy Face ID. No, okazało się, że Kasia była w takim stanie, że Face ID, no nie chuja. Face ID mówi, nie znam. Kto to jest, przepraszam? Nie znam. Nie znam tej osoby. No nie chuja, nie otworzę telefonu. No więc mówię, dobra, jestem w dupie. Nie mam pinu do telefonu. Face ID jej nie działa. Bo nie działa. Nie ma na fingerprintsa, bo to ten nowy iPhone to już był, co nie ma tego już fingera, tylko palec. No nie, no nie działa tam palec, nie było palca. Mówię, no to problem jest. No nie zostawię ją w barze i nie wyślę ją do randomowej dzielnicy w Warszawie. Więc zostaje mi niestety jedno, czyli zabrać ją do domu, wiadomo. Więc mówię, Kasia, co ty na to, że jeżeli ty nie pamiętasz, gdzie mieszkasz, nie pamiętasz pinu, to ja cię przenocuję. Ona mówi, dobrze. No dobrze, spoko. Zamówiłem Ubera. Pakowałem ją właśnie do Ubera, bo to nie można powiedzieć, że poszliśmy do Ubera. Więc pakowałem ją do Ubera, dojeżdżamy do mnie. No i tam, prawda, wgramoliśmy się na to piętro tam. No więc ja nie mam, kurwa, łóżek jakby dla gości. Nie, aż tak dobrze nie mam jakby pokoju sypialnego dla gości. Więc usiedziłem ją na kanapie na początek. Potem poszedłem do tam, gdzie ja śpię normalnie, wiadomo. Zmieniłem tam prześcieradło, szybko FIFA Rafa, żeby na moim nie spała, bo kurwa, no to jest moje prześcieradło. Wziąłem ją, prawda, zdjąłem kurtkę, spokojnie, nie do nanga, spokojnie. Zdjąłem kurtkę, buty, wiadomo. No i tak ją pach do tego łóżka, pach kocem i kurwa, ja poszedłem sobie na kanapę, chillera utopia. No i nastaje następny dzień. Nastał następny dzień. Budzi mnie kobiecy głos. I czuję, że ktoś, kurwa, siedzi na kanapie, koło mnie, bo ja leżałem na kanapie, nie? Spałem na kanapie. Więc budzi mnie kobiecy głos. Otwieram oczy. No,
jakby nie dziwię się, że Face ID jej nie rozpoznawało. No jakby, no nie było to, wiesz, wiadomo, jakby po przespanej nocy, jeszcze jak jesteś najebany, no, wiadomo, nie? Znaczy nadal bardzo ładna dziewczyna, żeby nie było, ale no jakby po przejściach można byłoby rzec, po przejściach. No i ona tak się pyta, i pyta się tak, patrzy się na mnie i ona... Ty Stasiek jesteś, nie? Ja tak się patrzę na nią, mówię, no, Stasiek. Ona, Powiem ci szczerze, Stasiek, nie pamiętam. A ja mówię, ale czego? Ona, no właśnie niczego właśnie w tym sęk. I ja się pytam, ale od którego momentu nie jestem pewien? Ona, no jak, zmieniliśmy z bar z jedynki na dwójkę. A mówię, o, to sporo nie pamiętasz. Ona, no. Ale założę ci, że noc była przepiękna. Ja mówię, to znaczy? Ona, nie, bardzo miła, na pewno była. Ja mówię, no tak, piliśmy. Ona, A co robisz na kanapie? A ja mówię, spałem. A ona, spałeś. Tylko spałeś. A, no tak. Ona, No dobra. Tam i powiedziałem, to ja idę się ogarnąć i tak dalej. No i wszystko spoko. Uważaj, to nie tyle. To pomyślisz, no spoko, no, człowieku. Ja mówię, no wiesz, jest taki trochę vibik taki... Trochę, no trochę stonowany, ale wiadomo, jeszcze jest tak całkiem okej, okay, ale jest dosyć nieswojo. No i ja mówię, no dobra, ja sobie kawę tam robię, ja mam w sumie trochę wyrąbane, bo tak naprawdę prawdopodobnie nigdy więcej ją w życiu już nie spotkam. Jakby, no ogarnia się, pewnie ten wraca. Ona, to jest w ogóle ciężka, ale dobra. Ona wychodzi z łazienki, ja sam sobie robię kawę, puściłem sobie coś na tym, na komputerze, coś sobie oglądam już. Przebrałem się w jakieś ubrania, jakiś dresik, wiadomo, sobie siedzę, chilluję bombę. Ona wychodzi z łazienki, gdzie ja tam, wiesz, ona ma taki turban, miała taki założony na głowę, bo jej dałem ręcznik, wiadomo, żeby się umyła, żeby się ogarnęła. Więc ona ma taki turban na włosy, wiadomo, żeby nie przewiało. I widzę, jak ma całe oczy jakby rozmazane, nie? Ja mówię, ty no, zaproponowałbym ci jakiś, nie wiem, płyn do demakijażu albo coś, ale ja nic takiego nie mam. A ona jej, jak zaczyna gadać, jej się głos łamie. I ja mówię, ale co, wszystko w porządku? Czy coś się stało? Czy ona coś? A ona, że nie, że w porządku, że bardzo przeprasza i tak dalej, i tak dalej. I ja mam, kurwa... O chuj, chodzi, co ona się tak źle czuje, że ten tak... Nie, to nie jest, nie okazało się, że ma penisa, nie ma takiego plot twista, ale... Ale możesz tego chłopa trochę przewinąć? Jakiego? Tego pana? Jasna sprawa. No i ona dosłownie zaczyna, wiecie, to nie był taki płacz, że płacz, ale taki, wiesz, taki jakby upust emocjonalny. Ja mówię, ja pierdolę. Ale że jej, no dosłownie, znam ją, ja wiem, 12 godzin, to mi głupio jest, co ja mam, przyjść tam, i ona poszła tam jakby, bo ja mam oddzielnie salon, tam gdzie ja teraz na przykład jestem, teraz jestem w tym salonie, i tu mam kanapę, no i osobno jest sypialnia, za ścianą jest drugi pokój. No i ona poszła tam do pokoju, no i tam sobie zaczęła tak chlipać, nie? Ja mówię, no kurwa, no chyba, nie wiem, dawno takiej sytuacji, znaczy nigdy w takiej sytuacji nie byłem, że dziewczynę znam od 12 godzin, ona mi już płacze w pokoju, ja pierdolę. Więc mówię, no nic, może jej dam chwilkę, może coś tam, więc tylko zapukałem, zapytałem się, czy chce coś do picia, czy jakąś herbatę, kawę i tak dalej. No ona powiedziała, że się z chęcią napije kawy i tak dalej, spoko. Więc ja wróciłem sobie tam do kuchni, zrobiłem kawkę, tam potem jej zaniosłem, nie? Coś tam, ten, potem się jeszcze upewniłem, czy tam wszystko w porządku, a nam mówi, że tak, że tam bardziej jakieś tam coś tam i tak dalej. No jakiś taki wymijający bardzo tekst. Ja powiem, okej, okay, nie chcę gadać, to niech nie gada, wiadomo, whatever. No ja wróciłem do siebie, tam sobie poglądałem, minęło 15-20 minut, ona była ubrana już wtedy, potem po tych 15-20 minutach. Co najdziwniejsze, ona wychodząc z pokoju, już ubrana, powiedziała, to ja już pójdę, nie? A mówię, no dobra, w porządku, nie? No, cześć. I ja mam, kurwa, takie, ej! To ja, kurwa, w nocy się pierdolę w sensie nie, że się pierdoliliśmy, tylko że chodzi o zamieszanie, że
tutaj przywieź, tutaj zdejmij buciki, tutaj... I nawet słowa dziękuję nie usłyszę, a pościel, a ten, a ręcznik, a coś tam? I miałem takie, no ty kurwa, taka jest, no, w porządku, nie ma problemu. No i ona dosłownie powiedziała takie, że będzie iść i cześć, cześć. I wyszła po prostu z mieszkania, nie? A ja już wstawałem, żeby się pożegnać, no nic, bez pożegnania, bez podziękowań, nic, nie? Ja powiedziałem, no, co mam powiedzieć? Szmata. Po prostu, no co, no co? Są takie osoby na świecie. Może są takie osoby, wiadomo. I powiedziałem, no, było, minęło. Mówi się jak ten, nie, zirka to nie, zirka to nie była. Zirka to jest dobre określenie. To była zwykła, pospolita, znaczy tak myśl, poczekaj. I tak sobie myślę, no szmata, no trudno, jest jak jest. Zrobiła się koło godziny 12, 13, dzwoni Iza. I mówi, no cześć Stasiek. No mówię, no cześć, cześć, odjebałaś wczoraj, wiesz. Ona, no o co chodzi? Ja mówię, no ta twoja koleżanka, ona spała u mnie, ona nieźle opowiada. Ja mówię, nie, nie Iza, nie w tym sensie spała, po prostu się tak najebała i nikt nie znał jej adresu, więc musiałem ją przenocować. Ona, aha. Ona mówi, no i jak było? Ja mówię, no jak było, z czym? Ona, no z nią w mieszkaniu. Ja mówię, no jak kurwa, jak było? No normalnie, poszła spać, ja poszedłem spać. Ona się obudziła, weszła do łazienki, zaczęła płakać i wyszła bez słowa. Ona, co ty gadasz? Ja mówię, no mówię ci jak było. On, to co, ty jej coś zrobiłeś? A ja mówię, no nie, no ni chuja jej nic nie zrobiłem. A ona, Stasiek, ale ty jesteś pewien, może też byłeś pijany, może czegoś nie pamiętam. Ja mówię, przestań ze mnie robić jakiegoś tego. Dobra, ona mówi, spoko, Stasiek, ja to załatwię, spotkaj się z nią dzisiaj i ona mi opowie, bo my jesteśmy psiapsi, wiadomo, FIFA Rafa. Ja mówię, no git. No więc ona się z nią spotkała, wieczorem telefon mam od Izy, mówi Iza, i on mówi, Stasiek, musimy się spotkać. Ja mówię, kurwa, i ja już zacząłem sobie wmawiać, może ja bym naprawdę najebany, może ja nie wiem, ja kurwa nie wiem, w łeb strzeliłem, albo coś, albo no coś jej może odjebałem, może jej coś powiedziałem, albo coś. Ja mówię, no dobra, spotkajmy się. Wyszedłem tam na ten, spotkaliśmy się w takiej knajpce niedaleko ten, akurat właśnie na kolacji. Wyszliśmy tam i ona mówi ta. Czy ty, Stasiek, wiesz, dlaczego Kasia płakała? A ja mówię, no nie, nie wiem. Co się okazało, stary? To jest dla mnie ten. Okazało się, że ta Kasia, o czym ja nie wiedziałem, bo nie gadaliśmy o poprzednich związkach, była po no, dosyć słabym związku, od jakiegoś, z którym zrywała jakiś ponad miesiąc temu, z jakimś chłopakiem, który w ogóle był jakimś totalnym pojebem. Wiesz, on jej jakieś rzeczy zakazywał, typu, że no jakiś w ogóle toksycznie zazdrosny, sprawdzał jej telefony, potrafił ją w nocy, jak ona coś, nie wiem, jak sprawdziła telefon, jak ona na przykład siedziała z kimś na telefonie w nocy i zapytał się, z kim piszesz, że ona, a z takim kolegą z klasy, no, no ją potrafił wyjebać z pokoju, w którym spają, bo oni mieszkali razem, wyjebać z pokoju i tak dalej, i tak, no jakiś w ogóle totalny koszmar. I ja powiedziałem, i co? I se przypomniała ten związek, jak się kąpała, czy o chuj chodzi? A ona, nie, kompletnie nie, co się okazało? Okazało się, że ona się spopłakała tylko i wyłącznie z tego powodu, uważaj teraz, że jakiś facet, którego nowo poznała, czytaj ja, przenocował ją i jakby nie do niczego nie doszło. W sensie to było bezinteresowne ten przenocowanie dziewczyny jakiejś, koleżanki. I ona była w tak gigantycznym szoku, że takie coś się wydarzyło, że jakby nie było mowy o jakimś, nie wiem, no dobieraniu się do jakiegoś, wiesz, następnego dnia, no może coś tam, coś, tylko po prostu, wiesz, przenocowanie ten i ona, wiesz, normalnie nie byłaby pewnie w takim szoku, ale przez to, że wyszła z tak, to, że ona nie mogła w to kompletnie uwierzyć i jej, ona w ogóle potem do mnie zadzwoniła i mnie przeprosiła za to, że jak wychodząc, ona była tak roztrzęsiona wychodząc, bo do niej to nie docierało, że takie coś istnieje, bo była przez tam, nie wiem, przez chyba 2 czy 3 lata w takim związku, jakim była. Więc taka, no, to taka historia. A przypomniało mi się to właśnie z tej perspektywy, jak spanko było, że tylko to ja byłem ten, kto odstąpił tam łóżko, także, no, taka historia, no, a mi się właśnie, mówię, ja potrzebuję takie triggery, żeby ten, no, więc taka historia, że gdzie ja myślałem, że ja gdzieś odjebałem, okazało się, że nie odjebałem aż tak bardzo. No, także taka historia. Ordi Blondi.
Nie przypuszczałam, że mój TikTok przywoła tak ciekawą historię. Co było dalej? Nic nie było dalej. Nie, no ona zadzwoniła do mnie. Spotkaliśmy się potem jeszcze raz, żeby ona chciała powiedzieć, chciała mi przeprosić na żywo, bo od razu mnie zadzwoniła, potem mnie przeprosiła na żywo. Pogadaliśmy chwilę i tak jakoś kontakt się urwał jakoś tak, jakoś sam z siebie. Ale no, jest jak jest. W sensie nadal mam jakiś tam kontakt taki. Widujemy się czasami na mieście, gdzieś przypadkiem zazwyczaj. Czy podziękowała? Tak, podziękowała, jeżeli powiedziała, że jak wróciła do domu dawno i nie było tak głupio, bo on po prostu nie wiedział, jak się zachować. No ale wiadomo. Staciu, czy o tej historii mogę napisać książkę? Możesz napisać książkę, proszę bardzo, tylko mnie uwzględnij tam gdzieś w napisach końcowych. Dla mnie to było dziwne, bo ja nigdy nie byłem w toksycznym związku. Więc dla mnie było wtedy, na ten moment, było to dla mnie porąbane, jak toksyczny związek może ci zryć banie. Ona dosłownie, czat, była popłakana i nie wiedziała, co zrobić, ponieważ, nie wiem, ja jej, kurwa, nie wyjebałem na podłogę, na przykład. No jakieś w ogóle totalnie chore, wiesz, podejście do życia, nie? Jak bardzo... Sorry, bo się na was gość ten... No. Ten gostek z nami słucha. On do spanka słucha.